Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Przed nami dwa ostatnie mecze Arki w tym roku na Stadionie Miejskim w Gdyni. Dzisiaj spotykamy się przed meczem z Brugbet Termaliką. Są z nami trener Ryszard Tarasiewicz. Witam, trenerze. Witam. Oraz przedstawiciel zespołu Martin Dobrotka. Witam, Martin. Dzień dobry. Tradycyjnie przypominam kibicom o zakupie biletów w przedsprzedaży. Mamy nadzieję, że frekwencja na tych dwóch ostatnich meczach także będzie taka, że będą oni naszym 12 zawodnikiem tradycyjnie. A teraz zachęcam i zapraszam do zadawania pytań trenerowi oraz Martinowi. Bardzo proszę. Witam, trenerze. Jarek Woliński, magazyn Pomorski. Witam. Trenerze, raz się wygrywa, raz się przegrywa, ale strata do drugiego miejsca wynosi już 4 punkty do Puszczy 6. Czy to jest problem dla drużyny, czy trener nie widzi jakiegoś problemu, że jeszcze dużo meczy jest? Jak to wygląda przez u pana w trenerze? Absolutnie nie widzę dużego problemu. Także mamy jeszcze 2 ostatnie mecze, gdzie możemy zdobyć 6 punktów. Jesteśmy w stanie to zrobić, to jest pierwsza rzecz. Oprócz tego to będzie na zakończenie 18 kolejka, czyli zostanie jeszcze 16 meczów na wiosnę i jesteśmy w stanie zniwelować tę różnicę i być na miejscu, które nas predysponuje do tego. Właśnie przed nami mecz z Termaliką. Kłopotów są dalsze. Kartki, Omrana, kontuzje. Czy trener ma ból głowy, czy raczej spokojnie podchodzi do tego meczu? Nie, no ból głowy nie, bo mamy zawodników, mamy kadrę, gdzie każdy czeka na swoją szansę, żeby zagrać. No, takie są prawidła gier zespołowych. Prawdą jest, że i zdrowotnie, i personalnie nie byliśmy optymalnie przygotowani do meczu z UKS-em. Teraz jest dużo lepiej. Jesteśmy, z tego co widzę po meczu z UKS-em, od strony mentalnej i fizycznej i technicznej w bardzo dobrej dyspozycji i jestem przekonany, że to pokażemy w meczu niedzielnym z Termaliką. Dziękuję. Andrzej Ścicielski, Telewizja Polska w Gdańsku. Panie trenerze, 2 ostatnie mecze, jak pan powiedział, 6 punktów do zdobycia, ale myślę, że o tyle bardzo ważnych, ponieważ to będzie coś takiego, czy przezimujecie, myśląc o tym, jak dogonić Czub, czy przezimujecie, będąc w tym Czubie. I teraz wydawałoby się 2 mecze u siebie, a więc dużo, dużo łatwiej, choć znając mecze u nas, no nie jest to takie oczywiste. Ale ja bym tutaj zapytał się i pana, i Martina, ponieważ w 5 meczach straciliście bramki w 90 minutach. I w tym 3 mecze u siebie, to takie bardzo decydujące, gdzie tracicie punkty. Czy to jest jakiś, nie wiem, brak rozkojarzenia? Czy to jest rozkojarzenie, czy to jest jakiś, nie wiem, taki element, który się po prostu zdarza, ale 5 meczy w 16, gdzie tracicie bramki w 90 minucie, no to jest jakiś pewnie niebezpieczny sygnał. Jak pan to ocenia i czy ma pan jakąś receptę na to, żeby właśnie się tego pozbyć, bo w takich meczach jak te 2, myślę, że tu się będzie liczyła gra od 1 do 90. Nie, wie panie, tak, no oczywiście mogliśmy uniknąć bramki z Sandecją w końcówce, gdzie bramka przypadkowa, akurat można to zaliczyć jako bramkę samobójczą, aczkolwiek interwencja była bardzo ciężka. Bramka na 4-3 z Głogowem też w końcówce, gdzie dążymy do zwycięstwa. Oczywiście, że brakowało nam troszeczkę, powiedziałbym, chłodnej głowy, zimnej krwi, bo tam mimo wszystko ta presja, czy takie ciśnienie, że musimy wygrywać, że ten jeden punkt nam nic nie daje i jest to złym powiedziałbym podejściem do danej sytuacji, bo punkt po punkcie i nieraz może zaważyć, że jednego punktu zabrakło, żeby mieć bezpośredni awans. To jest pierwsza sprawa. Druga, w meczu z UKS-em było 2-1. Oczywiście ja nie hołduję takiej zasadzie, czy na przegramy 3-1, czy 4-3, czy 3-2, czy więcej, trzeba podjąć ryzyko. Uważam, że
można powiedzieć, że bardzo ładne prostopadłe podanie. Graliśmy wysoko, praktycznie jeden na jeden z tyłów w 91 czy 2 minucie z ŁKS-em, gdzie tego generalnie nie robimy, podjęliśmy ryzyko i straciliśmy bramkę. Także myślę, że w kilku meczach akurat patrzymy przez pryzmat tego, to prawda, bo to już nie ma czasu na odrobienie tych strat, jeżeli chodzi o te końcowe minuty. Ale musimy nad tym panować i chciałbym, żebyśmy grali bardziej, powiedziałbym, pewni tego, co chcemy osiągnąć na boisku i nie myśleli tylko i wyłącznie o zwycięstwie, bo ta taka, powiedziałbym, świadomość tego powoduje nieraz proste błędy w defensywie. No właśnie pytanie też do Martina, to samo. Dodam tylko to, że no, tracicie jako zespół. Oczywiście to jest statystyka, 1-3 bramki na mecz. No dość ciężko jest czasami wygrywać, szczególnie z takimi drużynami jak Podbeskidzie i Termalika, bo tam może decydować 1-0, 2-1, tak? Jak ty oceniasz to? No, myślę, że parę bramek tam straciliśmy po stałych fragmentach, co na pewno musimy poprawić. Ale jakby tak też próbujemy grać tak bardziej ofensywnie, no i czasami się stanie, że z stylu jest jakby można większa przestrzeń dla przeciwnika, no ale chcemy grać ofensywnie, chcemy mecz wygrywać, no to w końcu jest tak kiedyś. Dzień dobry, panie trenerze, Tymek Kobiela, Radio Gdańsk. Chciałem zapytać o pozycję bramkarza, bo w mojej opinii Kacper Krzepisz nie ma za sobą najlepszych tygodni. Czy rozważacie zmianę na tej pozycji, jak diagnozujecie ewentualnie problemy, czy pan się zgadza przede wszystkim z tą tezą? Nie zakładamy żadnej zmiany. Krzywo będzie bronił ostatnie dwa mecze. Jest to zawodnik młody, który nie ma takiego doświadczenia jak inni bramkarze, którzy z większym doświadczeniem robią większe błędy. Oczywiście nie można powiedzieć, że błędów nie popełnią, ale nie są takie błędy, żeby akurat mieć pretensje do Krzepa, że przez jego błędy tracimy punkty albo przegrywamy mecze. Jeszcze chciałem zapytać o zespół rywala. Troszeczkę jakbyśmy mogli scharakteryzować Brugbet Termalikę, jak pan widzi mocne, słabsze strony tego zespołu. Wiadomo, że wszystkiego pan nam nie opowie, ale chociaż jakieś ogólniki. Tych konferencji kilka było tutaj. Ja się nigdy nie wypowiadałem na temat przeciwnika. To nie znaczy, że go nie analizujemy, bo analizujemy każdego przeciwnika i każdy ma słabe punkty. Tak samo jak i Arka Gdynia czy zespoły na wyższym poziomie. Tu można rozpatrywać dwie kategorie. Albo będą chcieli nas przestraszyć i zagrać wysoko na początku meczu i pokazać, że chcą coś tutaj zdziałać, albo będą czekali na kontry z niskiego albo średniego pressingu. Trudno mi na ten temat powiedzieć. Ja wiem jedno tylko, że jak my jesteśmy, a w większości meczy jesteśmy skoncentrowani, odpowiedzialni, gramy odpowiedzialnie na luzie, nie mylić luz z nonszalancją, to myślę, że każdy przeciwnik grając z nami w Gdyni albo na wyjeździe może oczekiwać problemów. Panie trenerze, dwa mecze, 6 punktów pewnie byłoby najlepiej. Wszyscy byśmy się cieszyli, a kibice najbardziej. Był to pewnie najlepszy prezent świąteczny. Ale będzie na pewno ciężko. Ale to są już takie dwa mecze, które kończą te rozgrywki jesienne. I nie wierzę w to, że pan już nie myśli troszkę, że tak powiem, w przód, patrząc na to, co zimą możecie zrobić. Bo myślę, że ten mecz z ŁKS-em, jakby do niego wrócić, troszkę pokazał, że jednak te rezerwy, no to nie jest to, co pozwoli Arce na taki, powiedziałbym, swobodny system grania, tym bardziej, że tych kartek w tej chwili troszkę przybyło i zagrożonych zawodników jest coraz więcej, więc zastępstwa będą musiały być. Czy dla pana to już jest taki moment, w którym pan zaczyna gdzieś tam jednak troszeczkę szukać tego, co można już zrobić po tych dwóch meczach?
Powiem panu szczerze, że nie. Dlaczego? Bo ta przerwa jest naprawdę długa i to nie jest przerwa letnia, gdzie mamy 2-3 tygodnie, gdzie można się, trzeba szybko podjąć, o tak bym powiedział, decyzję. Ta przerwa zimowa nam pozwoli zweryfikować pod każdym względem nasze możliwości, powiedziałbym, i kadrowe, i dostępność zawodników, szczególnie w tym okresie, gdzie wiemy, że większość transferów takich się odbywa na koniec sezonu, bo rzadko zawodnicy mają podpisane kontrakty do połowy roku, tylko na koniec sezonu. Także też nie mogę powiedzieć, że o tym nie myślimy, tak? Ale prawdą jest, że na ten temat akurat nie rozmawiamy, bo uważam, to co powiedziałem wcześniej, jest wystarczająco czasu, żeby podjąć decyzję. Szymuj, Bójko, Sportowa Gdynia. Ja mam pytanie jeszcze odnośnie meczu z LKS-em. Wiadomo, że przełomowym momentem tego meczu to był niewykorzystany rzut karny. Czy Hajdar był wyznaczony do wykonywania tego rzutu? Dlaczego nie robił tego Adamczyk, skoro się do tej pory sprawdzał? Czy na to pytanie pan może odpowiedzieć? W pierwszej kolejności jest zawsze, dopóki był, grał w meczach, a jeżeli był zdrowy, to zawsze Adamczyk wykonywał rzuty karne. Podyktowane było to tym, że bardzo dobrze wszedł mecz Hajdary, strzelił bramkę. To dodaje pewności zawodnikowi i on strzelał karnego i tyle. Panie trenerze, Termalika, Podbeskidzie, podobny styl grania. Raczej trzeba się nastawić na taką walkę, tak jak żeśmy mówili, przez 90 minut. Tutaj pan już wspomniał o tym, że ten komfort, jeśli chodzi o personalia, jest trochę lepszy niż przed LKS-em. Czy może pan zdradzić, rąbka tajemnicy uchylić, wszyscy, nie wiem, w całości, cały zespół jest gotowy do tego, żeby przyjść 90 minut walczyć, czy są zawodnicy, którzy jeszcze mają znak zapytania? Są zawodnicy, właściwie mamy tylko jeden dylemat, jeżeli chodzi o linię środkową. No i tak jak pan powiedział, i mam nadzieję, z tego co widzę na treningu, po zachowaniu zawodników, to co powiedziałem wcześniej o stronie mentalnej, fizycznej i stricte piłkarskiej, jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji i nigdy nie można, bo nikt nie ma patentu na wygrywanie, być pewne zwycięstwa, ale mamy wszystkie atuty po naszej stronie, żeby zagrać. Po pierwsze, dobry mecz i wygrać ten mecz najbliższy z Termaliką, a co do Podbeskidzia, to trudno mi powiedzieć, co będzie za tydzień. Obyśmy wyglądali, byli w podobnej sytuacji, powiedziałbym, w każdym aspekcie, tak jak wyglądaliśmy w tym tygodniu. Jacek Łuszczyński, Trójmiasto.pl. Do trenera pytanie w nawiązaniu do tego, co Andrzej już próbował uzyskać od trenera, więc ja mam takie pytanie, czy w tych dwóch ostatnich meczach jeszcze jakiś zawodnik może zmienić pańskie o nim przekonanie, czy to już właściwie wszystko wiadomo i trener wie, kto mu się przyda na wiosnę, a kto niestety nie? Powiem szczerze, że aż tak wielkiego wpływu to nie będzie miało, te dwa ostatnie mecze, aczkolwiek one dają trochę do myślenia. To jest tak, wie pan, jak są pewne takie sytuacje w piłce, że przychodzi zawodnik i mówi, że on okres przygotowawczy bardzo dobrze przepracuje, szczególnie zimowy, i na pewno ta jego motoryka pójdzie do góry, ale wie pan, no, są pewne zachowania, gdzie ta motoryka nie zniweluje pewnych braków, które były widoczne przez 5 czy 6 miesięcy. Także
trzeba patrzeć też przez pryzmat tego, czy my, zostawiając takiego zawodnika, możemy sobie pozwolić na utrzymanie dwóch zawodników, czyli to w niektórych momentach jest jeden do jednego. No i tak większość klubów też funkcjonuje. No i jeszcze jest sprawa, powiedziałbym, personalna samego zawodnika, bo on sam może jest sfrustrowany tym, że nie gra, będzie miał mniejsze możliwości, jeżeli będzie miał możliwość się spełnienia w innym zespole, to trzeba mu umożliwić taką sytuację. To dopytam to ostatnie zdanie, czy któryś z zawodników już gdzieś dał do zrozumienia bardziej lub mniej oficjalnie trenerowi, że chciałby zmienić otoczenia? Nie, takie rozmowy. Znowu wracamy do tej sytuacji, że ten okres jest zimowy dłuższy, żeby podjąć takie decyzje. Ja mam też szczęście, że nie tylko w Arce Gdynia, ale w innych zespołach, które prowadziłem, to trafiałem na grupę zawodników, która zawsze była lojalna, dobrze pracująca i nie są to przyjemne sytuacje bynajmniej dla mnie, dla trenera, jak i dla samych zawodników, gdzie muszą podjąć decyzje, jak i z jednej, jak i z drugiej strony, co do ich osoby. A jakiś klub zgłaszał jakieś roszczenia wobec jakiegoś zawodnika z Arki, że chciałby go widzieć u siebie? Coś takiego mieliście, jakieś sygnały? Jakieś inne kluby? Nie wiem, to ja bynajmniej tego nie słyszałem. Do mnie takie informacje nie dotarły. I w nawiązaniu też do tego, co trener powiedział, że jest dużo czasu, żeby się przymierzyć, kto będzie wolny, kogo można wyciągnąć. Ale na rynku już jest jeden wolny zawodnik, który w Gdyni jest wspominany bardzo dobrze. Wiadomo, że z sentymentami w piłce nie można żyć, ale taka opinia na dzisiaj trenera na temat Luki Zarandi. Czy trener widział tego zawodnika? Na pewno widział go wiosną, gdy graliście przeciwko sobie, ale czy potem śledził jego jakby dokonania? I czy zdaniem pana, tylko nie pytam o możliwości klubu, tylko pana jako trenera, widziałby pan tego zawodnika o Arce Gdynia? Dziękuję bardzo. Znam tego zawodnika, ja nawet z nim rozmawiałem tak ogólnie, bo był w szatni po meczu, jak żeśmy grali z Koroną w zeszłym sezonie. Jest to zawodnik, on darzony dużym potencjałem technicznym, swobodą gry 1 na 1. Z tego, co widziałem ostatnio, to trochę lepiej wygląda, jeżeli chodzi o fizyczne pod każdym względem. Ma swoją budowę, to jest raz. Dwa, wie pan, nadmiar zawodników ofensywnych o dużym potencjale zależy, w jakim klubie, wie pan, ale każdy klub, zawodnik, który jest świadom swojego, powiedziałbym, możliwości piłkarskich, biorąc tutaj Zarandię i innego zawodnika, wie pan, my nie możemy grać dwójką obrońców i siedmiu ofensywnych zawodników. Wie pan, to jest... Nieraz trzeba się odseparować od zawodników, powiedziałbym, piłkarsko o dużym potencjale i wybrać to, co jest najlepsze dla zespołu. Także na pewno ten zawodnik ma, to wiemy, bo to nie jest żadnym sekretem, bardzo duży potencjał piłkarski, ale my mamy i Hajdarego, i mamy Alemana, i mamy młodych zawodników, jak Stępik, jak Skórka, jest Adaś, także mamy dużo tych zawodników i teraz musimy sobie zadać pytanie, czy my możemy sobie pozwolić na to, żeby tacy zawodnicy z tej piątki czy szóstki ofensywnych grali co drugi albo co trzeci mecz, tak? Czy oni to zaakceptują? No,